Właśnie jadę WKD-ką z Michałowic, dalej w stronę Warszawa Śródmieście WKD, ponieważ w regułach cały czas trwa przebudowa i powstają tam zupełnie dwa nowe perony. Jak to wygląda teraz, na początku sierpnia 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czy mam wzrost? I zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Tutaj prosto z Regu, gdzie cały czas trwa budowa dwóch zupełnie nowych peronów, jeżeli chodzi o przystanek kolejowy WKD Reguły. I tutaj faktycznie dosyć dużo się zmienia i może zacznę od założeń tej całej inwestycji. Polega ona na wybudowaniu dwóch zupełnie nowych peronów, jednokrawędziowych po jednej i po drugiej stronie torowiska, budowie nowej bramki dla sieci detekcyjnej wraz z wymianą wszystkich elementów, jeżeli chodzi o perony. Oczywiście będzie całkowicie nowa płyta peronowa, wraz z nowymi ławkami, poddupnikami, nowymi wiatami, nowymi śmietnikami, nowym oświetleniem LED-owym, nowymi drogami dojściowymi i oczywiście drogami prowadzącymi dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie prac będzie i jest już wyznaczony, jak widzicie, przystanek, a właściwie peron tymczasowy na jednym z torów, na torze w kierunku Warszawa Śródmieście WKD. Co ważne, w trakcie prac, jak widzicie, jest utrzymany ruch pociągów, co prawda to dosyć słabo, bo po jednym torze przez te pociągi jeżdżą co 80 minut w danym kierunku. Niemniej pociągi jakoś jeszcze tędy mogą przejechać w trakcie tych realizowanych prac w tym miejscu. No i co ważne, aktualnie prace głównie są realizowane przy samych peronach, torowisko jest już gotowe, sam przepust tutaj był realizowany też jest już gotowy i aktualnie tam prace są realizowane przy nim, jeżeli chodzi o część podtorową. No i to też jest jeden z ważnych elementów, bo cały przepust musiał być całkowicie przebudowany, który się znajduje i pod peronami, i pod torowiskiem, a tego też właśnie był tutaj zamykany ruch kolejowy po prostu w związku z tym, że nie dało się utrzymać ruchu kolejowego podczas rozwijania toru kolejowego. No to jest chyba dość oczywiste. No i tak od tamtego czasu prace tutaj są cały czas realizowane. Aktualna faza jest wprowadzona do 14 sierpnia, co oznacza, że de facto za mniej więcej tydzień już się zmieni tutaj układ kolejowy, jeżeli chodzi o to miejsce. Dokładnie 15 sierpnia mają wrócić pociągi już ponownie na całym odcinku pomiędzy Warszawa Śródmieście WKD, a Grodzickim Mazowieckim i Milanówkiem, na całym odcinku po dwóch torach jeżdżące w szczycie co 10 minut, a nie takich teraz co 80 minut. Oczywiście czekamy na to bardzo serdecznie. Wiem, że jest trochę z Was, którzy po prostu się niecierpliwią na to, ale spokojnie, sytuacja raczej jest na dobre i proste i zresztą zobaczymy też, co tam się dzieje na zachodnie w dzisiejszym filmie. Ale zacznijmy od tego, jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o zaawansowanie prac budowlanych właśnie w tym miejscu. No i zaczynamy sobie od peronu w kierunku Śródmieścia, czyli w kierunku Warszawa Śródmieście WKD. Jak widzicie, cała płyta peronowa mniej więcej jest już gotowa, jeżeli chodzi o ten peron, jak możecie zaobserwować na tym widoku. Co ważne, to jest oczywiście peron numer 2. Ma nową wiatę, jak widzicie, właściwie pojawia się jej konstrukcja. Mamy całkowitą już krawędź peronową, włącznie z tą częścią dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy drogę prowadzącą do chodników w okolicy. No i oczywiście dalej cały czas się znajduje, tak samo jak wcześniej, dostępny właściwie dla wszystkich, bo po tłuczniu, więc trochę gorzej, no ale jednak można sobie na spokojnie pochylnią dostać się do tymczasowego peronu drugiego, który się właśnie znajduje w tym miejscu. No tak jak powiedziałem już wcześniej, ma jedną ławkę, nie ma wyświetlacza, ma tylko łącznie tablicę ze składem jazdy, no i stamtąd oczywiście wszystkie pociągi, które się tutaj zatrzymują, odjeżdżają. Peron udało się tutaj wybudować tymczasowy dzięki tutaj właśnie okolicznym radnym, z tego co pamiętam, i to jest też dobra informacja, jeżeli chodzi o organizację ruchu. No niestety aktualnie pozostałe pociągi tutaj kursują w kursie skróconym, dojeżdżają tylko właśnie do Michałowic, bo po drugiej stronie nie dało się wybudować tymczasowego peronu, po prostu nie ma miejsca na to. Niemniej tutaj ten peron sobie jest i funkcjonuje, natomiast drugie pociągi, które tutaj funkcjonują, jak powiedziałem, jeżdżą aktualnie pomiędzy Michałowicami a Warszawa Śródmieście WKD. One kursują co 40, czy też co 80 minut w danym kierunku, tylko po prostu pomiędzy Michałowicami jeżdżą dwa pociągi w kierunku Śródmieścia i dlatego też tam po prostu pociągi jeżdżą co 40 minut w teorii, ale de facto po jednym z torów jeździ pociąg po prostu co 80 minut w danym kierunku. Natomiast tutaj możemy zaobserwować jakby na peron numer 1 po prawej stronie.
Tam widzimy, że cała płyta panoramowa jest mniej więcej gotowa. Ale o ile na peronie drugim tutaj już widzimy, że faktycznie się pojawia nawet płotek grodzący przed przepaścią, który się znajduje obok, przy samym przepuście i przy samym kanałku, to tutaj możemy zobaczyć, że jeszcze tych barierek nie mamy. Nie mamy też ławek żadnych zainstalowanych. Mamy tylko łącznie samą płytę peronową. Jeszcze nie na całej długości widzicie, bo tutaj płyty nie są jeszcze ułożone na części końcowej, jeżeli chodzi o część wschodnią peronu. Niemniej nie mamy jeszcze na nim wiat. Tak jak tu widzicie, jest już zarysowane miejsce pod nową wiatę, ale jeszcze nie mamy samej wiaty. No i w tym miejscu możemy też zaobserwować oczywiście ten zupełnie nowy przepust, które były realizowane etapami w ramach tej całej inwestycji przez całe wakacje, mniej więcej właściwie od czerwca rozpoczynając, kiedy się zaczęły pierwsze prace budowlane. No i tu też możemy zobaczyć ponownie peron pierwszy, gdzie mamy tą nową ławkę. Ogólnie tak jak pewnie wiecie, już mówię to nie jeden raz, tak samo jak Warszawa, tak samo jak właśnie w ten nowy przystanek kolejowy, który tutaj jest całkowicie zrealizowany właściwie od nowa, od podstaw, chociaż starej lokalizacji, będą wyglądać tak samo inne jeszcze przystanki kolejowe, chociażby Warszawa Raków, gdzie też jest planowana przebudowa, gdzie no i chociażby też Komorów, no i rzecz jasna, idąc dalej też pod Kowalewską Główną. Te wszystkie oczywiście przystanki i perony mają być przebudowane w dalszym lub mniej nieokreślonym czasie. Niemniej kolejnym faktycznie etapem będzie totalizacji właśnie Warszawa Raków, gdzie ma być wybudowane, mają być najprawdopodobniej wybudowane również windy na same wiadukty do przystanków autobusowych. Jak to będzie tam realizowane, nie wiemy jeszcze, bo perony będą też zmienione, jeżeli chodzi o lokalizację. Niemniej tam też będą realizowane prace. Tymczasem aktualnie na Warszawie Zachodniej nie mamy toru. No tak jak powiedziałem już wcześniej, tutaj musi być gotowy ten tor de facto za tydzień, więc tego czasu jest mało, a tutaj Budimex dopiero zaczyna robić ściankę, która faktycznie była elementem kolidującym z tą częścią torowiska. Ja sądzę, że w tydzień oni zrobią ten element. Pytanie tylko łącznie, czy będą już mogli na spokojnie tutaj w tym miejscu ułożyć tor. No jak widzicie, same miejsce pod tor jest właściwie gotowe i tutaj żadnych zakresów, jeżeli chodzi o coś, co mogłoby wchodzić w ten zakres, pomijając pracowników budowy, nie ma. Niemniej, żeby tam pociągi na spokojnie mogły jeździć, muszą być zakończone prace, jeżeli chodzi o budowę konstrukcji obok. Natomiast czy to im się uda, zobaczymy. Na pewno tutaj, w tym miejscu mogę powiedzieć, tak jak patrzymy, że w regułach na spokojnie już pociągi będą jeździć po dwóch torach, bo tutaj właściwie nie ma co się z tego wydarzyć. Torowisko jest już gotowe, da perony powstają i na spokojnie w przeciągu tygodnia będą mogły być już operatywne dla pasażerów. O ile sam biletomat w tym miejscu tutaj się znajduje, najprawdopodobniej na perony nowe trafi trochę później, jak już to wiemy z innych inwestycji. O tyle same perony tutaj będą. Natomiast wracając do tego tematu, jeżeli chodzi o przebudowy, to wszystkie te przystanki kolejowe, włącznie właśnie z tym, będą teraz wyglądać zupełnie w nowy sposób, tak samo jak te, które zostały przebudowane na odcinku całym pomiędzy Podkową Leśną Główną, a Grodziskiem Mazowieckim Radońską. Tamten cały odcinek został przebudowany wedle nowego standardu. Są oczywiście tam wszędzie podwójne, są dwa perony. W większości miejsc jest jeden peron dwukrawędziowy, który się znajduje na samym końcu i tam jest faktycznie inna wiata, bo jest podwójna. Natomiast tutaj wszędzie będzie to tak samo wyglądać, jeżeli chodzi o ławki, design, tak samo będą wiaty wyglądać. Więc tu dokładnie wchodzi to samo, co już mamy wybudowane na nowym odcinku WKT-ki, który był tam realizowany w Grodzisku Mazowieckim. I to jest dobra informacja, że WKT-ka chce to ustandaryzować, chce zrobić nową klasę, nowy standard. Też trzeba pamiętać, że te perony tutaj zostały wydłużone, jeżeli chodzi o WKT-kę, tak aby w przyszłości może pociągi jakieś tutaj dłuższe jeździły. Nie wiem, czy ta przyszłość jest jakakolwiek zdecydowana i czy faktycznie trójskłady kiedyś tu będą jeździć na wokacje. Niemniej do tego czasu trzeba wybudować wszystkie perony na całej długości do Warszawy w nowym standardzie. I choć WKT-ka to robi sobie sukcesywnie, to oczywiście wiadomo, że to się nie uda zrealizować z dnia na dzień, ani z roku na rok, tylko na przestrzeni dekady, biorąc pod uwagę, jak WKT-ka robi krok po kroku wszystkie przystanki i perony, najbardziej powoli niż szybko, chociaż można byłoby tych przystanków teraz w trakcie tego wyłączenia dużo, dużo więcej według mnie zrobić. Tymczasem to zobaczymy wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam do dostania patronami i wznosza. Ja tutaj się postaram pojawić podczas już uruchomienia ruchu za tydzień, czyli tego 15, ale by pojawić się tutaj 15 albo 16. Dzisiejsze ujęcia są z dzisiaj. No i do zobaczenia już niedługo. Cześć!